Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Krzysiek, skok ponad 200-metrowy. Cieszysz się? Tak. Jak to było? Powiedz trochę, jak ten skok wyglądał w twoim odczuciu? Skok dobry, prawie trafiony. Dobre warunki, no i przyjemność. Dołączyłeś do grupy zawodników, którzy właśnie osiągnęli ponad 200 metrów. To chyba też ma jakieś znaczenie i tak motywuje cię przed Vikersund. No na pewno to dodaje pewności siebie i... No i... No w sumie tyle, no. Pewności siebie i wiarę w to, że można daleko skakać. Czy z całego występu swojego i drużyny jesteś zadowolony? Tak. Czy myślisz, że Vikersund będziesz w stanie poprawić jeszcze rekord życiowy i dalej jeszcze polecieć? No tak, wczoraj mówiłem, jeszcze nie jest jakoś wyśrubowany, więc jak najbardziej. Jesteś jednym z pewniaków właśnie Łukasza Kruczka na te zawody, więc cieszysz się, że tam polatasz, że właśnie wystąpisz mistrzostwa świata w lotach? Co znaczy pewniakiem, to nie wiem, no ale mam nadzieję, że pojadę i będę walczył. Czy na warunki w dzisiejszym konkursie możesz narzekać, czy raczej było ok? Znaczy były zmienne i takie ciężkie, bo ten śnieg powodował, że tam trudno się trochę jechało na rozbiegu, no ale akurat ja nie narzekam. Dzięki w takim razie i miłej podróży do domu. Dzięki. Maciek, taki zwariowany dzisiaj ten konkurs, ale no myślę, że można być dosyć zadowolonym z całego występu drużyny. Jakie są twoje odczucia? Tak, z występu drużyny ogólnie można być zadowolonym, bo miejsce nie jest złe. Mogło być trochę lepiej, jakby było trochę więcej szczęścia, ale nie jest źle, ale też trzeba patrzeć na pojedynczych zawodników i ze swoich skoków nie jestem zadowolony. Właściwie ze skoku jednego. A co się stało, że co tam zaszwankowało w tym skoku? No w sumie to, co we wszystkich tutaj skokach, że jednak dojazd nie jest dobry, taki, z którego mogę się dobrze odbić i troszkę to odbicie jest takie urwane za bardzo do góry i wytracam prędkość. Czy w ogóle uważasz, że ten konkurs był sprawiedliwy i powinien się odbyć? Znaczy uważam, że powinien się odbyć, bo nie można ze względu na jakieś ciężkie warunki odwoływać co chwilę konkursu, także powinien się odbyć, ale czy był sprawiedliwy? Na pewno nie. Są skoki narciarskie i tak już czasami bywa, że nie jest sprawiedliwie, ale jury na dosyć dobrze dzisiaj tak, że tak powiem, dyrygowało i belkami i tymi światłami, także no, paru zawodników miało pecha dzisiaj, parę zawodników miało szczęście, ale myślę, że konkurs powinien się odbyć i no, szkoda trochę, że drugiej serii nie było, ale widocznie warunki nie pozwoliły na to. Dzięki w takim razie. Piotrek, twój najdłuższy lot w życiu? No pewnie, 7 metrów dłuższy od ostatniego, no tylko mnie wywaliło. No. Twój błąd, czy tak miękko tam było? Nie no, mój zdecydowanie, no tak w sumie to w szoku byłem, jak leciałem, no i tak trochę orientację straciłem, bo mi się linie pomyliły, potem nie wiedziałem, czy mam lądować telemarkiem, potem sobie myślę, nie, jednak nie, no i tak potem już się szybko zbliżył ten spad, no i na plecach wyjechałem, no. Nic ci się nie stało, nic nie boli? Nie, w sumie jestem zadowolony, bo to mój pierwszy upadek na mamucie, także jest fajnie. Czyli masz i rekord życiowy, i pierwszy upadek zaliczony. Rekord nie, no bo to z upadkiem, no ale i tak fajnie było. Czy uważasz, że w ogóle te zawody dzisiaj były, powinny się były odbyć, powinny się rozpocząć w takich warunkach? No się warunki były zmienne na pewno. Też zaczął potem sypać śnieg, no. Zawody się odbyły, jedna seria, no szkoda też tego Petera Prewca, no bo on miał trochę mniej szczęścia i tam coś ponoć z obojczykiem sobie zrobił. No myślę, gdyby nie to, no to w zasadzie no, zawody, jak zawody, no loteryjne, ale odbyte. Czy teraz myślisz, że będziesz miał taką lepszą motywację i pewność siebie przed Vikersund po takim dalekim locie? No myślę, że tak, nie? Tam jest więcej w końcu spadu, tam można jeszcze trochę lecieć, nie? Nie, no, trzeba normalnie, po prostu normalne skoki skakać. No i może troszkę przyjdzie pod narty w końcu i uda się odlecieć jeszcze trochę dalej, no tam jest gdzie lecieć, także będziemy walczyć.
Trochę żałuję, że druga seria została odwołana. Skoczyłbyś tu jeszcze raz? No na pewno bym skoczył, no ale jak widzę ten śnieg, to tak już by fajnie pewnie nie jechało. Już też, już by tak ciężko było się tak fajnie poskładać, bo jednak jak jest ten śnieg, no to tak w sumie w tej próbnej serii tak troszkę mnie tam dziubało i to nie był taki dobry skok. No ale w sumie jakby trzeba było, no to bym skoczył. No już się grzałem na drugi skok i już miałem nastawienie bojowe, także bym wskoczył, no. Z szóstego miejsca, jesteście zadowoleni? No, myślę, że tak, no. Zawsze to lepsze jak siódme, nie, ostatnio. No, ale myślę, że stać nas jeszcze na troszkę więcej, no. Będziemy walczyć w następnych konkursach, następne Mistrzostwa Świata w lotach, także, no, będziemy walczyć. Dzięki i miłej podróży do domu. Dzięki.